Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję oczyszczacz powietrza model Figo 2, który firma Kronos użyczyła nam do testów. Tak wygląda pudełeczko, w którym ten oczyszczacz powietrza się znajduje. Otworzymy sobie to pudełko. A widzimy instrukcję obsługi. Na razie ją odłożymy. Samo urządzenie jest na tyle proste, że zrozumiecie od razu, jak działa. Ale oczywiście, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, instrukcję obsługi warto przeczytać. Samo urządzenie wygląda w ten sposób. O, taki owal. Z tej strony tutaj mamy ładowarkę, wejście na ładowarkę i dwa wyjścia USB, dzięki czemu możemy na przykład podłączyć do ładowania nasz telefon komórkowy czy nawigację oraz każde inne urządzenie, które chcemy naładować za pomocą USB. Sam oczyszczacz ma fajny, dostosowany kształt, taki owalny, nie za gruby, idealny do na przykład wyżłobień w samochodzie przystosowanych na kubki. Często właśnie w takich rodzinnych samochodach jest miejsce na kubki i idealnie możemy wtedy ten nasz oczyszczacz włożyć, tak żeby się nie przewrócił. Jeżeli go też tak położymy, również będzie działał poprawnie. Sama jego konstrukcja jest właśnie przystosowana do samochodów, czy to osobowych, czy tirów, czy autobusów, wszędzie tam, gdzie kierowcy jeżdżą w samochodach bardzo długo i potrzebują skupić się na drodze, potrzebują poprawić swoją koncentrację, wszędzie tam ten filtr się przyda. Zobaczcie, jak wygląda. Z góry ma przycisk włączający i wyłączający. Tutaj ma wlot powietrza. Tutaj ma ten wylot tego powietrza oczyszczonego. W opakowaniu jest również ładowarka. Jak wspomniałem, ładowarka jest przystosowana dla kierowców, czyli ma wtyczkę bezpośrednio do zapalniczki samochodowej przystosowaną. Kabelek podłączamy do naszego filtra tutaj i tak podłączony zestaw już działa, już jest gotowy do użytku i w ciągu paru chwil spowoduje, że w naszym samochodzie zacznie być zupełnie inne powietrze, dzięki któremu, jak wspomniałem, będziemy mogli lepiej się skupić na drodze i być może poprawi to bezpieczeństwo jazdy, a zwłaszcza takiej dłuższej jazdy, na jakieś dłuższe dystanse. Ja zachęcam Was do pooglądania filmu z testów tego urządzenia. Będziemy sobie troszeczkę jeździć samochodem. Ja to urządzenie pokażę, włączę Wam, zobaczycie, jak działa. Zobaczymy, czy po podłączeniu telefon komórkowy ładuje się poprawnie. Także zrobimy sobie testy tego oczyszczacza i zachęcam Was do pooglądania tego filmu. Na ten moment będzie wszystko. Jeżeli film Wam się podobał, liczę na lajka, zachęcam do subskrypcji kanału i oglądajcie nasze filmy. Do zobaczenia. Cześć!